Siema, z tej strony Hitman, witajcie w kolejnym odcinku Battlefield losowe klasy. Tym razem polosujemy sobie do Battlefielda 4. Standardowo 5 razy klikamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i mamy UMP9. Nie wiem, czy mam do tego dodatki. Klasa technik oczywiście. Mamy smoka, pistolet, RPGa i ebota. Tak się prezentuje nasza klasa. Nie miałam niestety acoga. Czy tam ejkoga, bo kiedyś ktoś mnie tam upomniał, że nie umie czytać po angielsku. Ja będę mówił acog, bo mi się tak bardziej podoba. Dodałem sobie zamiast niego PSO1, ale też ma przybliżenie 4 razy. Do tego pistolecika wylosowało nam lunetę X3X i mam ją o dziwo. Także tutaj wszystko mamy. No i reszta wiadomo. Także widzimy się na jakimś serwerze. Dobra, jesteśmy już na serwerze, mam poustawione wszystkie dodatki i tak dalej. Także respimy się w heliku, wychodzimy z niego i zobaczymy, co z tego ugramy. O fuck, nie tu! Jest, przeżyłem. Nie wiem jakim prawem, ale dobra. Staram się wykorzystać mój celownik i posnajpić. A może jednak nie. A tu jest typek. Ja to. Ogólnie lubię grać UMP, ale tym mało grałem, bo jest to UMP9, a nie UMP45. Dobra, zrobimy tak. Mamy helika. Sobie go weźmiemy. Chwilę ogarniamy, co tu się dzieje w ogóle. No bez jaj! Jednym strzałem, no! Ja zawsze trzema muszę trafić. O. Ale dziwnie strzela to. Oh my god, what am I doing? No proszę, zabij go. UMP. Come on. Dziękuję. Ebot? Zrobisz to? Liczę na ciebie. Nie mogę się powstrzymać, nie? Jak widzę takie kampiące coś za tymi kontenerami, to aż się prosi, żeby przyjechać ebotem. To jest najlepsza klasa, jaką wylosowałem do tej pory, bo mam ebota. Tylko że nie mam wrogów. A, widzi mnie! Ebot! Posłużysz mi jako wabik. Oh my god! Kurde mać! Nie umiem strzelać z tego. Ebot, dawaj! Żyjesz jeszcze? Nie żyjesz. Wow! No i w powietrzu przez smoka, what the fuck? Dobra. Ja to. Ała! Ja pierdziele, kto tak nawala? No z dachu do mnie nawala, menda! Dajcie mi! Dlaczego zawsze celowniki, które powiększają? Nie, ta broń nie jest stworzona do takich wyczynów, żeby strzelać na takiej odległości. Dobra, teraz dostaniesz w dupę. Za to, że byłeś niegrzecznym lawem. Dobra, mam jeszcze 3 strzały i 1 życie. Czy uda mi się zniszczyć tego helika? Dobra, nie muszę, bo ktoś to zrobił za mnie. O właśnie, mamy super pistolet z lunetą snajperską. Tylko nie mamy wroga. Nigdzie. Tu jest, kurde, a ja się zastanawiam. Proszę bardzo, jeden. A jednak. No i mi skampił. That's it. Hitman, snajper na dachu do strzelowania.
O ty mendo! Jak mogłeś e-bota mi zabić? Koniec. No głupia! Kurde! Zemszczę się na tobie! Brawo! Pięknie! Bierzemy BTR-a. Szybko, szybko, szybko. A nie. Czemu on go niszczy? Cwaniak. Dobra. E-bot, niestety czuję, że jesteśmy w dupie. O nie! On tu będzie strzelał teraz! E-bot! Ratuj nas! This is the end. Możemy się już żegnać. Chyba, że mi smoki dupę uratują. Tak jest! Nie wiem, czemu włączam celownik, jak mam laser. Ale dobra. Wyszliśmy z tego jakoś. Idziemy na dupeczkę. O nie! O nie! What the fuck? Wow! Ale beka. Idę mu usmażyć jaja. Masz po jajach pedale! To jest zemsta za e-bota. Jakim prawem on zobaczył tego typa, a mnie nie widział? Wow! Ten celownik mi pół ekranu zasłania, nic nie widzę, kurde. Ja pierdzielę, jaki on jest słaby. To jest tak, jakbyś latał motorówką w powietrzu, a samolotem pływał po wodzie. Bo karabinki PDW są na bliskie odległości, a nie na kurde 5 km. Dlatego idealny jest taki celownik. No, wiedziałem, że tu jest. Gin! No bez jaj! No ta broń ma laser, ale strzela jak nie wiem, bez. Jakby miała 5 tumików na sobie. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Nie polecam tej broni z tym celownikiem serdecznie. Także nie grajcie tym, nie psujcie sobie nerwów. No i do następnego razu, trzymajcie się, nara.